osobni wędkarzy, zwiadka, chłopi, smokowy. Ale fajne, do starego smokowca. I co? 6 euro, jeden bilet, jedna cesta. Dobrze. Pani po to okej. Okay. Dla dziecka też 6 euro? 4. Dobra. No to zobaczycie tutaj, jak to wygląda. Już słyszeliście, po ile bilety, ale nam się trafiło. Powiem wam. No to mamy. A, zobaczcie, takie luksusowe siedzenia. A, i tutaj zobaczcie, tutaj. A. Wszystkie tory zajęte. A, to chodź. No i teraz posłuchajmy komentarza odnośnie Strzyckiego Plesa i przyjazdu wszystkich. Bardzo się cieszę. Wszystkie składy przyjeżdżają. Przyjeżdża skład z Popradu do Strzyckiego Plesa, ze Strzyckiego Plesa do Popradu i stoi skład ze Starego Smokowca do Tarczańskiej Ownicy. Można się poprzesiadać i mniej więcej w jednym czasie wszystkie odjeżdżają. A tym razem jeszcze jeden dodatkowy skład, którym jesteśmy, czyli który widzieliście. Też do Tarczańskiej Łomnicy, o ile dobrze zrozumieliśmy, 58 odjazd. Także jeden ekstra. No, kurczę, tu wymiana jest taka podróżnych. Tu mamy słońce, tak, wyjeżdżamy ze Starego Smokowca. Tak, 30 na godzinę. No. W tamtą stronę jest troszkę pod słońce. No. Jedziemy zabytkowym pojazdem tatrzańskiej elektryczki. O, zobaczcie, nagrywają ludzie. No, niespodzianka. Jak zawsze towarzyszy takim wyjazdom. Zobaczcie, jakie piękne widoki. No właśnie, i dzięki temu, że udało się nam wejść do takiego składu, mamy takie ładne widoki. No i wjeżdżamy do Tarczańskiej Łomnicy. Tu już, o, zobaczcie. Tak, tu już normalne składy są, normalne tory. Na razie nic nie widać. No i tak, Tarczańska Łomnica, tu jesteśmy, przyjechał nowszy skład, a to zobaczcie, starszy, myśleliśmy, że zrobi oblot, ale nie zrobi, więc może tamten wagon jest też, ale wątpię, no zobaczymy, że zobaczcie, jaki ładny, fajny wagon, o, popatrzcie na pantograf, to nasz motorak wjechał i idziemy. A teraz idziemy na nasz motorak i udajemy się do Popradu. Starci i studenny potok i tutaj mamy skalne pleso i szlak na Muszynę. Muszynę i Lawet. Plawec i dalej muszę na to. Ale znowu coś ciekawego. To dzisiaj jeździ coś, nie? Dzisiaj. Dwa pociągi z Popradu do Muszyny. Rano jedno południowe. Także trzeba to też zaliczyć. No ale no rano i wieczorem tylko jeżdżą. Tak? Trzeba było wcześniej rano przyjechać. No, najlepiej zobaczymy. Tym wieczorem. Tak? I by się najwyżej o drugiej w nocy było w domu. Aha.
Odjeżdża nasz skład na bocznicę pewnie, tak, na manewry. No i zobaczcie, mamy... Pani nie zdążyła wejść, ale pociąg ładnie się zatrzymał, skład poczekał. A tutaj, zobaczcie, tak to wygląda. Można zasunąć informację, że to jest ta górna część dworca w Popradzie, gdzie ta tatrańska elektrycka żelaznica przyjeżdża, nie? Na w kierunku Szyjewskiego Plesa i Starego Smokowca. To już powiedziałeś. A to się wydarzyło? Zobaczcie, tutaj tam widać tor, którym zjeżdżają te składy kolei wąskotorowej, ta elektryczka, a tu jakieś dwa stare wagony stoją. Bardzo fajny widok. Naprawdę fajnie jest oglądać. Wiemy. O. Tak to wygląda mniej więcej. Tu mamy tablicę odchodów i przychodów. A tutaj. Tutaj można następną rzecz sobie oglądać. No, idziemy gdzieś coś zjeść, taki jest plan. No i opuściliśmy dworzec w Popradzie, idziemy coś zjeść. A tu jest jakiś pomnik osobitielom No, w każdym razie chodzi o to, że jest to pomnik dla Armii Czerwonej z czasów II wojny światowej. Tak to wygląda. No, my tutaj spacerek idziemy. Zobaczymy, gdzie tu jest. Marko, takie miejsce. Do takiego pociągu. Tak? No widzisz. No bo jest 15 na ile? 30? No na luzie. No. Tak, bo tu skład do Muszyny jedzie i jak nasz Koszycan będzie opóźniony, to uda się nam go nagrać. A przyjechał opóźniony 30, był meska 34 minuty. Do Koszyc. No zobaczmy. Idziemy coś zjeść. Jeszcze pendolino Koszyca. No i mamy coś do jedzenia. O, coś długiego. Tak, ser smażony i brędzowe haluszki. Skosztujemy to. Wygląda ładnie. Rosół był dobry. No i tak, pojedliśmy. Artur, dobre? Pycha. No niestety nasz jest splecowany. No. Nasze pendolino 15 minut pokazuje. Do Koszyc tu widzimy 20 minut, więc tu wszystko jest opóźniane. Będziemy sobie kombinować, czy nie iść gdzieś na kawę. Raz zobaczymy, co tu jest. O, tu jest, zobaczcie, jakieś takie miejsce. O, o, tu jest jakieś miejsce z pamiątkami. O, zobacz. Hmm? O, ten jeździ, to jest ten stary. No. Tu jest po prawej czy po lewej? Prawej czy no. Po lewej, to jest który? Tak, tak. I wyobraźcie sobie, czekacie na pociąg i mając tak piękne widoki. To jest to. Wjeżdża pociąg Regio Jet ze stacji
Tam był wagon DB, a tu wjechał pociąg ze stacji Stara Lubowna. 813-116, myślnik 5. A my idziemy nagrać. Pociąg ze stacji. Skąd ten pociąg przyjedzie? Nie wiem. Ale ten tam. Ze Starego Smokowca. Nie ze Starego Smokowca. Skąd on jest? Tamten przyjedzie ze Starego Smokowca, nie? Ten u góry. Ze Szybkiego Plesa. A my biegniemy. O, tu też to było. Czego nie ma. Tam na początek. Regio, że to odjeżdża. Chodźcie, na sam koniec peronu idziemy. A my idziemy na koniec peronu. Wjeżdża pociąg ze stacji Sztrybskie Pleso do stacji Poprad Tatry. Uj. O, zapowiadają. Muszyna. Do stacji Muszyna. Nagramy go na odjeździe. Nasze pendolino na razie 23 minuty opóźnienia. Ale tu się turla powoli. O, ma zepsuty reflektor. O, pełny. Prosimy, widzicie. O, jaki piękny widok, zobacz, masz tutaj, pokaż w lewo. O, zobaczcie, jaki był ładny widok przy okazji. No, nie na domki. Nie chodzi nam o domki. Po co była tak? Myślę, że to coś fajnego będzie. Dwa z mikromotorami. No właśnie, tak wygląda skład do Muszyny. Gida z Matiem. Jak będzie 27, to biegniemy na tego, bo chcę spróbować zdążyć. I odjeżdża skład do Muszyny. No ładnie, kopci. No, a tam stoi skład. Do stupy. Chodź. Biegnij. Chodź. Wjeżdża pociąg ze stacji Poprad Tatry do stacji Sztyrbskie Plaso. Jedzie ekspres do Koszyc, opóźniony 15 minut. Wszystko tu jest poopóźniane. Narodni doprawca. 38309-6.
To też wrzucimy. Tak. A tu taka niespodzianka. Tatrzańska Łomnica, zastawka Eurocamp. No i tak, zobaczcie, do Koszyc odjechał przed chwilą. Jest 16. Na ten sam tor wjeżdża Intercity do Koszyc. A my czekamy na nasze pendolino. Tak, no, gdzie niegdzie jest trochę ludzi, gdzie niegdzie nie ma. I patrzymy, czy nasze pendolino jedzie. No, pisze 30 na... Sprawdzaliśmy na aplikacji 35. No, z tą punktualnością i z tym to tu jest katastrofa. Ale no, prawdopodobnie wynika z remontu, które tutaj są i z bardzo dużej ilości wyłączeń torowych i dlatego. Także czekamy. 16.01. Nie ma. No i słuchajcie, 16.01. Tak, jest tam na łuku nasz skład. Jedzie. Także to debiut naszego przejazdu czeskim pendolino się zbliża. Tak jest, ładnie się złamał. No i czekamy, czekamy. Tak jest, odsuwam się. Przechodzę za linię. Tutaj jest więcej filmujących. Czym on ma przed nim jedzie? Po lewej stronie, w lewym dolnym rogu widać plecak Jacka. Tak, idziemy do restauracji. No, jesteśmy. Wyjazd podany. A, tu jest takie... Naciśnij. Dobry dzień. Dobry. No, to nasz debiut. I co, jak się siedzi? Artur, a tu masz jeszcze coś, Artur, tutaj. No. No i jak wrażenia? Wygodnie? To trochę twardy. Tak? O, stary. Tata. Akurat ci wjechał. Patrz. O, już ma zielone. Nie. Maszynista został, ale obsada się zmieniała. Wiesz, chyba, że w Zielinie ktoś siadał. Bo ani nie wysiadał, wiesz, ani nikt nie wsiadał. Cześć, Jacku, hej, pa. No i odjeżdża pendolino. No, a my mamy 40 minut do naszego pociągu. O, jedzie!
Jak on leci ten motor? Skład smakowa do czatcy. No i tu widzicie jeden skład z Makowa do czatcy i tutaj zaraz będzie odjeżdżał skład do czatcy, a tam widzicie w tle między składami z liptowskiego Mikulasza. A my już idziemy na nasz skład do Zwardonia. No i tutaj skład do czatcy z liptowskiego Mikulasza. A tam stoi nasz motorak do Zwardonia. Więc zaraz pójdziemy, może jeszcze zobaczymy Kysucany. Zaraz ma wjechać jeden. Także zobaczymy. No i zobaczcie, taka ciekawa sytuacja. Tam przy torze drugim został wpuszczony skład towarowy. Więc tak, tutaj jeden Kysucan musi wjechać na kolej 3. I wjeżdża. Tak, zobaczcie. Antenera. Tak. A z drugiej strony już. Wiesz, za drugi Kysucan. A jeden. Powiem wam, one wszystkie są takie właśnie pomieszane. Trzy wagony słowackie, jeden czeski. No, ale wszystkie tory tutaj w Żylinie teraz są zajęte, bo... O. Popatrzcie sobie, tutaj jest skład do liptowskiego Mikulasza, tu nasz do Zwardonia, także wszystko zajęte, no nieźle, tego jeszcze nie było. No i witamy z powrotem w Zwardoniu. Po fajnej wyprawie i wracamy do domu. Tak, udajemy się do auta. Tu ładne niebo, zachód słońca. Pędzimy. No, tam idzie w oddali podróżnik kolejowy. Piję wodę PKP Cargo. Jak wypad się udał? Co było fajne? Wszystko. Wszystko było fajne? Mhm. Widoki ładne, mhm. Składy ciekawe. Mhm. Jeziorko? Mhm. Zwiedziliśmy tam dwa jeziora. Fajne miejsca. Warto tam pojechać jeszcze raz. A teraz mówimy... Ale bez meskania. Bez czego? Meskania. A, bez opóźnień. No tak, opóźnienia niestety na tej trasie to... Masakra. No, z powrotem nawet okej. Macie, no nie, no to 35 minut. No, a teraz mówimy... Do widzenia, do zobaczenia i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy wszystkim. Pozdrawiamy. A, Intercity Przemo. Co? Ciebie ekstra pozdrawiamy. Tak. Bo miałeś jechać. Pa.